wieży zamkowej w zamku w Cieszynie. 28 lutego, koniec lutego i teraz siostry, śmiało, 120 schodów podobno tylko. Co to dla nas? Damy radę, z pomocą Bożą damy radę. Nasz król nas zaprowadzi wszędzie. Nie królu? Ty nas wszędzie prowadzisz, tam gdzie najgorzej jest nawet. Wszystko pokonamy. Nie ma rzeczy niemożliwych z tobą. Niżej troszeczkę. Damy radę. Heniu niesie obraz i nasz Sebek. Dają radę. Noga już nie boli. Nic nie boli. Nic nie boli. Sebka. Pięknie. Przydało się do szczenierek gipsów. Pięknie. Widzisz? Przynajmniej umiesz wnieść. Tego pamiętaj, że krawędzi nie okupujemy. Tak? Pięknie. Ścian jest. Jak pięknie idziecie. Rewelacja. Proszę, no proszę. Józiu, witamy. Na pokładzie. Dobra. To razem będziemy nagrywać. Damy radę. Ja muszę spódniczkę do góry, bo przydeptuję. Pięknie. Piękności. Z królem się wejdzie wszędzie. Tu nas jeszcze nie było? Nie, tu jeszcze nie. Ale jak na Kasprowym byliśmy, to co to? No właśnie. Coś pięknego. Najgorsze będzie bez tym powrotem lecieć. Jak się nadmuchamy. To będziemy jak balony. W górę serce jak uważaj, w Ewangelii. Na krzyż. W górę serce. No i co bracie, dajesz radę? No muszę. No musisz, no jak nie. Ty za królem nie dasz rady. Żory, Toruń, Cieszyn. Cała Polska, Rybnik. Cała Polska idzie za królem. Do góry na wieżę. 120 schodów? No, nie więcej. Że mnie zastopowało. Pięknie. Czy my się tam zmieścimy? Mieścimy się, zmieścimy. To nóżki na zewnątrz powiesimy. Uwaga na schody, bo się są ruchome. Co byś nie zarwią się. Kilkaset lat. O matko. Puch by był niemożliwy. Moja, trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. O, jak pięknie. Już jesteśmy? Boże. Boże, patrz, patrz. Już są do góry. Ale łatwo wejść w ogóle, to nie jest... Nie było taki, wiesz, dokładnie, coś pięknego, tu jeszcze króla nie było. Panie Jezu, gdzie my jesteśmy? Co za piękne widoki. Co za, trochę zadyszka, nie? Ale co to to, taka zadyszka, za królem mówię, warto iść. Coś pięknego. Królu, królu, gdzie ty jesteś? Blisko nieba. Nie ma wyjścia i nie ma wyjścia. Pięknie. Ale piękne widoki. To wysoko. No wysoko, wysoko. Wysoko jesteś. Wysoko. Heniu, a ty gdzie tam poleciałeś? Pięknie. Także wypada też Panu Jezusowi coś zaśpiewać. Właśnie, właśnie. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, idąc z Nim nie lękam się, bo w moim sercu gości pewność, że mój Pan dziś ze mną jest. Bo w moim sercu gości pewność, że mój Pan dziś ze mną jest. Wychwalam Cię, Panie mój Boże,
od Ciebie, Erasmus Cię odnalazłem. W moim sercu zamieszkał Bóg, Jezus Chrystus jest moim zbawieniem. Idąc Nim nie lękam się, bo w moim sercu gości pewność, że mój Pan dziś ze mną jest. Bo w moim sercu gości pewność, że mój Pan dziś ze mną jest. Piękny. Dwa miasta, 10 czeski, polski. Tak? Mamy? Wszystko mamy po dwa. Pięknie. Tylko nie zdążyliśmy policzyć skąd. No właśnie, tak szybko my przeszli, żeby nie policzyli. Pięknie, z Panem Bogiem. Błogosławi, wszystkiego błogosławieństwa Bożego. Czekaj, bo... No. Do końca muszę filmować. Ostatni schodek, żeby... No, już. Żeby to nie był ostatni. Pięknie. Nie. Żeby nie był ostatni. Jest cudownie. Udało się wejść. Udało się. Brawo dla króla. Niech żyje król. Niech żyje król. Niech żyje król. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Piękności. Jest. No, jesteśmy z powrotem. Pięknie, witamy. Wszyscy w całości. Nic, nic w ogóle, ja nie wiem, no cuda. W dobrym towarzystwie. Nic nie boli. Woda smakuje. Nic nie boli, rzeczywiście, pięknie. Królu, dziękujemy. Bóg zapłać. Wędrujemy na granicę, już schodzimy z zamku. Tu jest dziedziniec zamkowy. Wieża Piastowska. Piastowska, przypomnę. Jesteśmy w Pierwocinach. Dobra. Pierwocinach. Czekaj, bo czuję. Wieża wzniesiona w XIV wieku. Mierząca 29 metrów. Jedyna ocalała czterech tego rodzaju budowli otaczających górny zamek. Ale się nachodzili kiedyś po tych schodach, nie? Cztery wieże mieli. Jak coś zapomniał, się wracał? No jak coś zapomniał, nie? Do sklepu szedł do Żabki i musiał mleko. O matko, mleka zapomniał. No i musiał z powrotem. Coś pięknego. Wieża otrzymała po remoncie w XIX wieku obecny kształt. Z tego okresu zachował się również mechanizm zegara. Do tej pory działający. No. Także pięknie. Są to pierwotne piastowskie. Na tej udało się? Słyszeliście dzwon? Co? Historyczny dzwon? Ruszamy. Coś było słychać. Było słychać. Która nie ciągnie? Z przodu, kochanie, z przodu tam wrzuci, z przodu. Siostra, no nie ciągnie. Jak tam? Z przodu. Klinik. Albo tu, obojętnie gdzie tam. 8 lutego. Jesteśmy w miejscu takim historycznym, gdzie ta rzeka łączy dwa państwa ze sobą. No może dzieli, ale raczej powinna łączyć. Powinniśmy wszystko robić, żebyśmy byli włączeni jako Słowiani choćby pod jednym berłem, czyli naszego Króla, Chrystusa Króla. Pani, było tak nieraz, że raz Czesi nas najeżdżali, raz my. Ostatni raz dokonaliśmy najazdu na Czechę w 1938 roku. Niestety w ramach III Rzeszy, bo za przyzwoleniem III Rzeszy mieliśmy władzę w Polsce masońskie, co tu dużo mówić, rząd masoński w Polsce. Namawiali nas na wojnę i pierwsi uciekli, żeby tylko się historia nie powtórzyła. Przypomnę, pan minister Beck mówił, że do ostatniego guzika będziemy walczyć. Nie oddamy ani jednego guzika. A pierwszy przekraczał, dwa tygodnie później przekraczał granicę. I uciekł na Węgry, na Rumunię. W Rumunii zmarł zresztą. Pamiętajcie, że do ostatniego Polaka ci nasi alianci z Anglii, Francji. Pani, natomiast nas namówili na wyprawę w 1938 roku wraz z tuż przed inwazją Hitlera, żebyśmy odebrali to, co wcześniej Czesi nam zabrali. Tylko że w takich okolicznościach to była jakby zerwanie współpracy z Czechami, z którymi moglibyśmy stanąć przeciwko Niemcom hitlerowskim.
Także są takie zaszłości i o prawdzie historycznej trzeba mówić, o tym, co tu się działo. I przepraszamy Czechów za to, ale to nie były nasze władze, żeby też zrozumieli, kto rządził w Polsce. Po przewrocie majowym rządzili masoni w Polsce. Po krwawym zamachu. I o tym trzeba wiedzieć. Nawet tak było to ewidentnie antypolskie, antypolski zamach i przewrót, że nawet nam z szabli, z głowni szabli naszych oficerów zeszlifowali słowo Bóg. Został tylko honor i ojczyzna. I to było w 27 roku. I 13 grudnia 1927 roku zrobili taką reformę, łącznie z godłem, że spiłowali nam krzyżyk święty z korony. I koronę nam złożyli otwartą. Zabrali nam koronę suwerenną, czyli taką, która świadczy o tym, że jesteśmy gospodarzami suwerennymi na własnej ziemi. Jesteśmy u siebie. I otworzyli nam koronę z masońskimi gwiazdkami. I do tej pory mamy to godło, tego orła, z gwiazdkami masońskimi. A one też są na planie krzyża, jakby ten orzeł był właśnie ukrzyżowany. Takie są zamysły masonerii. I żebyśmy o tym wiedzieli, że wróg wewnętrzny cały czas w Polsce walczy, rządzi, stara się wszystko, co polskie, co katolickie, co chrystusowe zniszczyć. I przede wszystkim próbują nas ośmieszyć, że nasza wiara jest śmieszna. Słuchajcie, ten się śmieje, kto się śmieje. I będzie bardzo fajnie, jak się spotkamy z tamtej strony już, jak przejdziemy z tego ziemskiego bytu i zobaczymy, gdzie kto będzie. Kto będzie się śmiał wtedy? My zaufaliśmy Panu Jezusowi, tak jak nasi dziadowie, ojcowie przekazali nam tę wiarę. Czechom też została dana jeszcze wcześniej ta wiara, bo przecież my przyjęliśmy chrzest od Czechów i to trzeba pamiętać, od naszych braci. Bylibyśmy wielką potęgą, gdyby nie te demony, które weszły w nasze rządy i nas kłócą ze sobą. Moglibyśmy choćby w 1939 roku stawić czoła przeciwko agresji niemieckiej. Niestety Czesi zostali wcześniej napadnięci. I to w taki jakoby bezkrwawy sposób, a jednak zostali zawładnięci. Ale my niestety przyłożyliśmy rękę, nasze rządy, masońskie rządy przyłożyli do tego rękę. Kochani, żeby się więcej historia nie powtórzyła, żeby tutaj zawsze panował pokój, zgoda, miłość, współpraca. Jakie piękne to było, że w zeszłym roku, jak zablokowali tutaj tę granicę, z jednej i z drugiej strony granicy Polacy i Czesi transparenty sobie pokazywali jako listy do siebie, że tęsknię za tobą, Czechu, tęsknię za tobą, Polaku. Bo praca była w dwie strony, po jednej i po drugiej stronie, czy Czesi, czy Polacy przychodzi do pracy. Tu potwierdza Heniek, tak było, tak Józek? Tak było. Także, żeby takie piękne chwile były cały czas. Teraz w dawnej Strażnicy, gdzie Czeska Republika Ludowa miała swoją granicę, gdzie był szlaban tutaj. Tutaj w tej Strażnicy jest restauracja. Tutaj będzie też taki... Tutaj, gdzie zostało to rozebrane, tak. Ale będzie taki punkt informacyjny, turystyczny. Dobrze, dobrze, kochani. Tak czy inaczej, żeby tutaj zawsze panowała zgoda, żeby nie było waśni. Żebyśmy się nie dali skusić ze sobą. Święty Michale Archaniele, broń nas Bóg, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddamy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, a teraz nas prowadzą nasi bracia na obiadek, jak umamy, tak? Tak umamy. Tędy uda kawałek przejść, czy nie bardzo? Na chodnik, nie? Wiecie co, ale tam kantory i te znaki są. Ale jak tu podjedziemy, to ten znak, to jest piękny. No. Zobaczcie, i tutaj to co mówiłem. Zobaczcie. No. Z godła polskiego zdjęty krzyż. I nie ma sklepionej korony i te dwie gwiazdki, to są gwiazdki, nie żadne rozetki, pięcioramienne masońskie gwiazdki, ogon. Na tle krzyża, że ukrzyżowany orzeł, to jest symbol zależności i skrzydła się nie rozwijają, a zwijają. Kochani, to jest właśnie to, że symbolika masońska ma to do siebie, a to do siebie, że... Zawsze i wszędzie. Chodź.
brat